mój wykład będzie lekki, przyjemny i będą historie z gier. Mam nadzieję, że was to rozbawi bardziej niż mniej. Zobaczymy. Bardziej niż mnie, właśnie. Że was to bardziej rozbawi niż mnie. Nie no, jakaś tam wiedza będzie, ale to nie będzie super informatyczny, raczej nie techniczny zupełnie, nie. Jakieś pomysły nam będą kreatywne przede wszystkim, bo to jest moja specjalność. Już jesteśmy? Ta-dam! O, proszę, bardzo ładnie. Dobra, to może zacznę od tego, że się przedstawię, nazywam się Tadeusz Zieliński, mam przyjemność... Mam przyjemność być w gamingu już od bardzo dawna, dłużej niż większość z was. Walcie się. No dobra, no, 24 rok. Tak, 16 lat byłem dziennikarzem gamingowym, potem przeszedłem na tą jaśniejszą, względnie ciemniejszą stronę mocy, czyli byłem community managerem, potem byłem marketingowcem, PR-owcem w różnych kolejnościach, a to wbrew pozorom nie jest to samo. No i w końcu po 26 długich latach, zresztą zobaczycie tutaj grę, która mnie napchnęła do tego, żeby zostać game designerem. Zostałem game designerem, pracuję w Flying Wild Hog, bardzo się z tego powodu cieszę i zajmuję się czymś zupełnie innym niż teraz będę opowiadał. Nie mam nic wspólnego z storytellingiem, nie piszę historii, no byłem dziennikarzem, więc coś tam pisać umiem, ale to nie jest moja zabawa. Mnie bardziej jara w grach to, żeby te historie się tworzyły same. I o tym właśnie będę dzisiaj opowiadał. Na podstawie tam możecie już zauważyć te macki wyłaniające się z wody. Wiadomo, wyłaniające się, to nawiązanie do Emerge, rzeczywiście. Czyli na podstawie przede wszystkim Sea of Thieves, ale nie tylko, na skutek rozmowy z moim szefem jeszcze dzisiaj, żeśmy tam dorzucili przynajmniej jedną rzecz dosyć ciekawą. Tutaj mam ciapać, tak? Tu? O, ciapa. Dobra. Nie widzicie? No to wyłączę to światło, trudno. Dobra. Znacie w ogóle pojęcie Battlefield Moment? Słyszeliście, o co chodzi? Dobra, to jest takie umowne określenie na takie historie, które wam się wydarzyły... Nie, to w drugą stronę. To jest takie umowne określenie na historie, które się wydarzyły ludziom Battlefielda. To jest akurat mój Battlefield Moment, czyli właściwie to był taki pierwszy moment w moim życiu, kiedy jeszcze wtedy nieświadomie... Znaczy dobra, to nie był pierwszy moment, to był taki mój wspominek pierwszy z Emerged Gameplayu. Jak sobie pomyślałem o tym, co było moim pierwszym doświadczeniem Emerged Gameplayowym, to stwierdziłem, że właśnie Battlefield Moments to były takie chwile. To nie jest screen, co prawda mój, ale tak się złożyło, że on dokładnie się pokazuje nie tylko miejsce, ale też sytuację, w której się wtedy znalazłem. Ja byłem z lewej strony tego bunkra, tak jak tam jestem koleś, a z prawej jechały dokładnie tak jak tutaj jadą, jechały dwa czołgi. Tylko to drugie to nie był wóz pancerny, tylko to był Tygrys. No i ja tam grałem, myśmy wtedy grali tak półprofesjonalnie, więc zacząłem się wydzierać przez czata do kolegów, żeby mnie ratowali. No bo mówię, no wyjeżdża na mnie Tygrys i wyjeżdża pancer. To taka słaba sytuacja, biorąc pod uwagę, że byłem piechociarzem. W momencie zobaczyłem, jak z nieba zlatują dwa samoloty i one tak zrobiły tak na krzyż. I obydwa te czołgi wybuchły na moich oczach. Dodajmy, że jeszcze trafienie w Tygrysa było super trudne, bo on miał tam taką kratkę 2x2 metry na plecach, na silniku, w którą trzeba było dokładnie trafić bombą. Ten moment mnie po prostu wbił w ziemię, został ze mną do teraz. Będę go zawsze powtarzał jako jeden z najlepszych momentów w moim życiu, które wydarzyły mi się w grze. No i oczywiście nie był on w żaden sposób oskryptowany, nie był on w żaden sposób wymyślony przez twórców gry. Wyniknął tylko i wyłącznie czysto z rozgrywki, z tego, co się działo. Nie każda strzelanina, wbrew pozorom, czy w ogóle nie każda gra multiplayerowa takie momenty generuje i na takie zjawiska pozwala. Battlefield akurat tak, bo jest grą wojenną, gdzieś wchodzącą w realizm, ma takie tempo rozgrywki, które pozwala na opowiedzenie takiej historii. W Quake'u zrobienie czegoś takiego jest dużo trudniejsze. Znaczy ciężko jest mi sobie wyobrazić scenariusz, który wydarzyłby się w Quake'u w taki sposób. Quake jest emergentny w zupełnie inny sposób, co zaraz wam pokażę na następnym slajdzie. Zdaje się, że to jest następny slajd. Tak, właśnie dlatego. Tak. Na początek, czym jest emergent gameplay? Tak? Czyli jest to wyłaniający się gameplay. Gameplay, który tworzy się sam, który tworzy się albo na skutek tego, że gracze wchodzą ze sobą w interakcję, albo wchodzą w interakcję z światem gry, z systemami, albo same mechaniki między sobą wchodzą w interakcję. Czyli jest to oparte o wiele prostych lub mniej prostych, one wcale nie muszą być proste, mogą być bardzo skomplikowane, zaraz będziemy mówili o Red Deadzie, no tam nie ma prostych mechanik. Mechaniki powinny wchodzić ze sobą w interakcję, właściwie to już powiedziałem wszystko, powinny wpływać na gracza, powinny być proceduralne albo skryptowane i do tego jeszcze jest ważna przypadkowość. Akurat ten Rocket Jump tu się pojawił dlatego, że to jest przykład tego, że to jest mechanika, która powstała przez zupełny przypadek, ona się sama wyłoniła jakby, tak? Gra jest stworzona w ten sposób, że jak się strzeli rakietą, ta rakieta ma swój splash damage, który wpływa na fizykę poruszania się postaci.
Jeżeli postać jest oderwana od ziemi, to może ją szurnąć na ścianę. W związku z czym sprytni gracze przypadkiem, nie przypadkiem odkryli, że jak się strzeli pod nogi, to można skoczyć w powietrze. I w ten sposób powstał ten rocket jump, który po dziś dzień jest używany w niektórych grach jako już mechanika wprost wprowadzona. Na przykład tutaj widzicie po prawej z Team Fortressa. W Team Fortressie rocket jump był wprowadzony już całkowicie świadomie. Zrobiliśmy sobie taki podział z moim kolegą, właśnie dzisiaj żeśmy gadali. Ja bardziej się skupiałem na tym proceduralnym i human generated emergent gameplayu, ale on mi zwrócił uwagę na to, że jest też ten AI based, czyli to jest ten podział podstawowy, który ja sobie zrobiłem, czyli AI based emergent, proceduralny lub też systemowy i trzeci, czyli ten, który jest tworzony czysto już przez ludzi. Oczywiście one się łączą, zwłaszcza, że ten human generated zwykle wynika albo z tego AI based, albo z proceduralnego. Przejdźmy dalej, Mikołaju. Jako przykład tego AI based emergent, najlepszym tego przykładem jest AI Director z Left 4 Dead. Nie wiem, czy mieliście okazję grać w Left 4 Dead, czy nie. Valve wprowadził tam taką, moim zdaniem, absolutnie genialną mechanikę tego wspomnianego AI Directora, który działa tak, że on cały czas sprawdza, jak zachowują się gracze, jaki mają stan zdrowia, ile mają amunicji, czy sobie dobrze radzą, czy sobie słabo radzą, czy często giną, czy nie. I do tego dopasowuje rozgrywkę. Jeżeli gracze radzą sobie za dobrze, to usuwa na przykład apteczki i rzuca coraz więcej hord przeciwników. Albo spawnuje specjalnych infected, takich specjalnych rodzajów zombie, które na nas skaczą, trudniejsze do zabicia. Jeżeli radzimy sobie słabo, to dokładnie odwrotnie, jakby zmniejsza ilość ataków, zmniejsza ilość specjalnych zombie i daje nam więcej zapasów. I to jest taki bardzo podstawowy system, który jest w sumie dosyć prosty do zrobienia, tak? Patrzenie, jakby skanowanie tego, co robi gracz i reagowanie na to, jakby dorzucanie mu odpowiednio mechanik, można powiedzieć. Drugim przykładem, i to jest troszeczkę co innego, to jest jedyna gra, nawiasem mówiąc, to mi podrzucono akurat, Rimworld, to jest jedyna gra z tych, które dzisiaj mówię, w którą nie grałem, ale tam jest z kolei AI Director działający bardziej na zasadzie takiej, jak mieliśmy w SimCity. Czyli jest jakiś zestaw eventów, które są wrzucane graczowi, to już nie są takie czysto jakieś małe ruchy, tylko po prostu całe jakby sekwencje zdarzeń. No, najlepszym przykładem to były trzęsienia ziemi czy potwory właśnie ze wspomnianego SimCity. W przypadku Rimworlda tam jest raczej, a to tam nie wiem, przyjdą jakieś obcy i nas zaatakują, a to nam się zrobi pożar w bazie. Cały Rimworld, który jak wiecie jest, lub nie wiecie, jest generalnie taką bardziej współcześnioną wersją Dwarf Fortress, to jest idealny przykład tego właśnie, w jaki sposób każda rozgrywka w taki całkowicie sztuczny, znaczy nie sztuczny, organiczny, przepraszam, o tego słowa, tylko organiczny sposób generuje zupełnie inne scenariusze. Żadna rozgrywka w Rimworldzie czy w Dwarf Fortress nie będzie taka sama. Zawsze będzie się działo coś innego na skutek systemów i na skutek tego AI, które zawsze będzie jakoś starało się inaczej poprowadzić rozgrywkę. Kolejnym systemem, tak najbardziej znanym mi się wydaje, takim, z którym my mamy najwięcej do czynienia, to jest emergent proceduralny. Widzimy go przede wszystkim, mi się wydaje, że to jest w grach Ubisoftu, to jest taki idealny tego przykład. No ja zacząłem akurat, to jest też, właśnie to jest ta gra, o której mówię, czy ktoś jest, ktokolwiek wie, co to jest za gra. No, o, skubany, stary, dobry jesteś. To jest Covert Action. To jest gra Sida Meiera z 83 roku o szpiegach. Wszystkie gry Sida Meiera miały taką bardzo unikalną cechę, były proceduralne. Tak? One za każdym razem, kiedy się w nie grało, tam się wydarzała inna rzecz, inna historia. Graliście w piratów, więc sami doskonale wiecie, jak to wygląda. Tak? Płyniecie sobie z jednego miasta do drugiego, po drodze wydarza wam się 10 różnych przygód. A to zaatakujecie statek, bo akurat przepływa jakiś konwój, a to was zaatakują, a to spotkanie z tym baronem Montanglant, tak, co porwał waszą matkę, siostrę, babcię, dziadka, wszystkich poporywał. Te wszystkie systemy za każdym razem pojawiały się w innych momentach, jakby były dorzucane właśnie tak, atakowały z boku, tak? Nigdy nie wiedzieliście, czy spotkacie akurat tego barona, czy nie. To nie był quest, którego można było zrobić od tak, że wiadomo, że baron jest tam, jedziemy i go zabijamy. Nie, baron się pojawiał w różnych miejscach. Bardzo często mogliśmy na niego wpaść przypadkowo, mogliśmy na niego wpaść dlatego, że żeśmy na przykład pogadali z kimś w pubie, tak, w tawernie i on podał informację, że a, widziano barona gdzieś tam. No i płynęliśmy, w międzyczasie była sieka. Covert Action z kolei, jak wspomniałem, było grą szpiegowską i było grą
która miała jedną z fajniejszych mechanik typu Nemesis, to też się zresztą pojawił ten wątek, kiedy rozmawialiśmy dzisiaj. System Nemesis z Shadow of Mordor i z... tam było nowe? Teraz był ten. Nie, Shadow to był drugi. Pierwszy to był... Shadow of War. Dziękuję bardzo. Shadow of Mordor. Skleroza. No ale Nemesis system był troszeczkę tym, na czym oparte było całe Covert Action. Covert Action było grą, w której trzeba było rozpracować siatkę szpiegowską. Rozpracowało się ją jakby mechanicznie, to była seria takich minigier. To jest akurat włamanie do ambasady. Cała ambasada oczywiście była za każdym razem generowana. To nie jest do końca procedura, zdaje się, że to bardziej było randomizowane. Także cały layout ambasady, rozmieszczenie jakichkolwiek obiektywów, wszystko było robione losowo. Losowe były w ogóle też eventy, które się przydarzały graczowi, jeżeli się na przykład za bardzo, że tak powiem, zwiększyło swoją rozpoznawalność, za bardzo się dogrzebało do tego, kto jest szefem tej szajki, którą trzeba było rozpracować, no to na przykład był zamach. Tak? I to, co ciekawe, to jest też taka wyjątkowa rzecz z tamtych czasów. We współczesnych czasach staramy się dostarczyć wszystkie mechaniki graczom od razu, tak? W sensie oni mają z nich czerpać jak najszybciej, no bo myśmy się napracowali, więc chcielibyśmy, żeby oni sprawdzili te mechaniki. W tamtych czasach robiło się odwrotnie, znaczy część mechanik była zagejtowana za poziomem trudności. Czyli na przykład ten atak terrorystyczny, ci terroryści, którzy próbowali na mnie zrobić zamach, jeżeli ja sobie za dobrze radziłem w grze, pojawiali się tylko na poziomie bodajże chyba najwyższym z czterech poziomów trudności. No jak mówię, we współczesnych czasach rzucilibyście to na pewno od razu, ale akurat tak się wtedy robiło, że im gracz był bardziej zaawansowany w rozumieniu twórcy, czyli wybierał wyższy poziom trudności, tym dawało mu się więcej mechanik i narzędzi do zabawy. W Covert Action, tak jak mówię, wyszukiwało się najpierw jakby, trzeba było odkryć członków tej szajki, a potem z nich wybrać, kto jest szefem, ale wyjął się to w genialny sposób, po prostu trzeba było badać w tych minigrach, zdobywać ślady, clues, czyli poszlaki i na ich podstawie, dopasowując te ślady do twarzy postaci, wykryć, kto jest szefem, kto zajmuje jaką pozycję w tym gangu i kto jest jego szefem. I za każdym razem oczywiście było to całkowicie losowe, nigdy nie było wiadomo kto, w ogóle nie było wiadomo ani jak będzie wyglądał ten szef, ani nawet jak będzie miał nazwisko, nic, to wszystko było generowane. I była to gra, która się nie kończyła, znaczy za każdym razem, kiedy żeście w nią grali od początku, to była nowa przygoda, w której nie znaliście rozwiązania, nie wiedzieliście, czy wam się w ogóle uda dotrzeć, do jakby rozwiązać tę zagadkę. No oprócz tego, jak mówię, mam bardzo soft spot dla tej gry, bo ona mnie pchnęła, że tak powiem, na szlaki gamingowe. Mój ulubiony zdecydowanie typ emergent gameplayu to jest human-based. Czyli to, co my sami sobie robimy i to akurat też znowu, to nie jest akurat mój screenshot. Cholera, miałem wszystkie screenshoty z tej historii, ale zaprzepaściłem je gdzieś w odmętach moich twardych dysków. Really? Dobra, w Rasta ktoś grał? No, jest parę. No właśnie niestety nie. Gdyby to był raz, to ja bym w tę grę wbijał od razu z miejsca, ale niestety nie jest, dlatego że... dobra, human-based emergent, akurat dlaczego moim zdaniem w Falloutie będzie słabo z tym, bo jedną z rzeczy, które najlepiej działają na ten typ emergent gameplayu jest PvP. Czyli zmuszanie ludzi do napierdzielania się ze sobą. W naszym przypadku wyglądało to tak. Miałem grupę. W tej grupie był między innymi nasz wspólny tutaj tam kolega akurat z firmy, nasz wspólny kolega, który jest naszym level designerem i meszerem. W związku z czym jest przekątem od robienia czegokolwiek związanego z budowaniem struktur. Raz jest zbudowany w taki sposób, że zaczyna się jako golas, zresztą widać tych golasów tam na obrazku. Farmi się różne materiały, z tych materiałów tworzy się budynki, te budynki się ulepsza, na początku one są zrobione z trawy, na koniec są zbudowane z kamienia, żelaza, mają zamki w ogóle na kod, samodzielne działka, to jest taki lekki post-apo. Myśmy mieli, przepraszam bardzo, tutaj można kląć, czy tak średnio? Dojebany zamek. Serio, Mati jest królem w takich akcjach. Oni wybudowali kiedyś zamek, który miał 500 metrów długości jednej ściany, więc... miał tam grupę takich młodych farmerów, którzy na niego pracowali, a on po prostu sobie zbierał to i z tego budował chatyki. Mieliśmy więc jebany zamek, masę sprzętu, jakieś tam doskonałą broń, zbroję, niezbroję, wszystko, byliśmy już wypasieni.
RAS działa tak, że przez mniej więcej 2 tygodnie serwer istnieje, jakby instancja istnieje przez 2 tygodnie, można na niej budować, a po 2 tygodniach jest wipe i wszystko się zaczyna od nowa. No więc to było jeszcze jakoś tak w 2. tygodniu, także jak mówię, mieliśmy już fajne zapasy. Poszliśmy na raid, czyli stwierdziliśmy, że wbijemy komuś innemu, to też jest idealnym przykładem emergent gameplayu. Stwierdziliśmy, idzie noc, co zrobić ze sobą, wpierdzielimy komuś i zabierzemy mojego rzeczy. Więc poszliśmy, wracamy, wstaje już powoli świt. Jest ta nasza piękna chata, nawiasem mówiąc, tam oczywiście wszyscy w Raście budują budynki ze swastykami. Nie pytajcie, dlaczego Hitler nie wiedział o obozach, to jest taki główny hasło, który oni lubią sobie tam rzucić. Więc tam tutaj stała nasza wieża wieża propagandy właśnie z pięknym Hakenkreuzem. Tutaj stał nasz zamek, a tu pod zamkiem patrzymy, koleś budował szopę. Taką właśnie z tej trawy, tak? No i kona zbiega. No tak podchodzimy, tak... Pojebał ci? Stary, czy to jest nasz zamek? Ty sobie wbudowałeś tutaj... A to polski serwer, więc można było mówić po polsku. A on tak, bo ja nie wiedziałem. Tak, dobra, to tutaj wejdź do środka i czekaj. No tak siedzimy na tym Discordzie, się zastanawiamy, co dalej z nim zrobić. Obok przebiega drugi golas. To ja mówię, chłopaki, złapmy drugiego, będziemy mieli niewolników. Pierwsza w nocy, nie? No to złapaliśmy. Tak znowu 5 minut później stoimy w ogóle z bronią, pilnujemy ich, tak 5 minut później, co by z nimi zrobić, więc miałem następny pomysł. Chłopaki, zróbmy arenę dla gladiatorów. A akurat oglądałem wtedy tego, Spartakusa, bardzo polecam, świetny serial, do 4. sezonu, 4. jest głównym, ale do 3. jest... No więc zostałem tym właśnie poganiaczem niewolników. Mówimy im, chłopaki, będziecie walczyli na arenie. Na co jeden z nich mówi, bo to jest moich dwóch kolegów, mamy tutaj zaraz obok śpiwory. Śpiwór to jest taki respawn, który się buduje w Raście i wtedy się zawsze respawnuje w tym samym miejscu. No ja po nich pójdę. Poszedł, znaczy ja z nim oczywiście, z bronią. No i rzeczywiście jest dwóch kolegów, on im tłumaczy, jaka jest sytuacja. I mówią, dobra. Przyszli wszyscy, zamknęliśmy ich w tej szopie. Ja mówię, Mati, to weź zbuduj nam arenę. No więc Mati macy, bierze macy, w sensie materiały. Dawaj tam jakieś, nie wiem, 50 metrów od tej szopy, w której byli zamknięci ci kolesie i zaczyna budować. No ładnie jak robot, po prostu trrr, tak w timelapsie się to budowało. Więc oni tak, ej, arena, to weźcie nam pokażcie, ja chcę zobaczyć. Ja mówię, no to spoko, no możecie. No i idą to w stronę tej areny. Ja mówię, no, nikt im nie pozwalał iść, więc ostrzegawczy strzał w powietrze. Oni jak jeden mąż się obrócili, natychmiast wrócili. Zwróćcie uwagę, totalnie przyjęli jakby... Ten niepisany scenariusz, w którym się znaleźli. To jeszcze za chwileczkę do tego dojdziemy. Ale oni jakby totalnie złapali, o co chodzi i się totalnie podporządkowali, dostosowali. Nie musieli, mogli uciec, tak? Nikt ich nie trzymał tak naprawdę, to jest gra. Proszę? Słuchaj, nie sprawdzałem, do tego poziomu żeśmy zażyłości nie doszli, ale Mati wybudował arenkę, nazwaliśmy ją Circus Minimus. I dawaj chłopaki, bić się. Ostatnia walka wyglądała tak, już po godzinie napierdzielania się, gdzie myśmy obstawiali mięsem w ogóle, który z nich wygra. Ostatnia walka wyglądała tak, że pierwszy koleś rzucił mieczem drugiego, podbiegł do niego, wyciągnął z niego ten miecz i go dobił. Myśmy dostali ekstazy, po prostu to było coś... Teraz najpiękniejsza rzecz, ci kolesie po zakończeniu sesji, tak była jakaś tam druga 30, powiedzmy, żeśmy wszyscy powoli szli spać, mówią, chłopaki, będziecie to robili jutro, bo to była najlepsza rzecz, jaka nam się zdarzyła. I to pokazuje, jak potężnym narzędziem jest Emergent Gameplay. Myśmy sobie to wszystko wymyślili, tam nic nie było skryptowane, tam nie było jedno... Tak. Nagrywałeś może jakieś... Niestety nie, jeszcze wtedy nie streamowałem, już teraz to streamuję, to bym to streamował, ale jeszcze wtedy nie. I miałem tylko kilka screenów właśnie z tym sławetnym Circus Minimus. I z wynikami, bo była też zrobiona lista wyników. Ale no jak mówię, no, szukałem wczoraj północy, screenshotów nie znalazłem, bardzo mi przykro. Teraz moja ulubiona gra, Sea of Thieves. Znacie temat, słyszeliście o grze? Najbardziej zhejtowana gra zeszłej połowy roku, wszyscy uznali, że jest gówniana, że tam nie ma co robić, jest nudna. Szajs generalnie, mam w niej 350 godzin, przynajmniej jak nie 400. Nawiasem mówiąc, tutaj ten brodaty. Jest naszym majtkiem. Nie, nie jesteś. Ty byłeś już nie? Nie, ty już jesteś teraz patentistem. Dobra, Sea of Thieves jest grą, która jest całkowicie emergentna. Znaczy, tam jest jakaś historyjka, tak? Że może złodziei, jesteśmy piratem. I to jest już. Są questy,
Te questy są bardzo proste, zwykle to są jakieś fetch questy, trzeba coś gdzieś przewieźć. Jeden bardziej skomplikowany, który jest taki bardziej oskryptowany, to jest coś takiego, że się płynie na wyspę. Ma się nawet nie mapę, na której są zaznaczone X-ami, takie questy też są, ale także jest wypisane wierszykiem, gdzie trzeba jakby zrobić kolejne, odwiedzić kolejne miejsca na tej wyspie. Każde z tych miejsc jest opisane dosyć tak kryptycznie, że tak powiem, tymże wierszykiem. I na koniec, jak się znajdzie, to tam jest, że przejdź 7 kroków na południowy wschód i kop. I tam jest zakopana skrzynia. To jest jedyna tak naprawdę bardziej skryptowana rzecz w tej grze. Tam są jakieś storyline'y, są jakieś tam, nie wiem, że trzeba na przykład pływać i z kimś tam pogadać, żeby zaliczyć jakiegoś questa. Tak naprawdę cała ta gra, całe te 350 czy 400, już nie wiem wtedy w tym momencie ile mam godzin, mam mnóstwo godzin w Sea of Thieves, to jest gra, która się opiera na tym, co wy w nią wniesiecie. Jeżeli wy do niej przyjdziecie z pustą głową i będziecie liczyli na to, że ona wam da zabawę, to nie będzie to fajna zabawa. To jest troszeczkę tak, jakbyście poszli grać w PUBG, tylko się nie strzelali z innymi, tylko zbierali rzeczy z ziemi. No można. Wydaje mi się, że to nie będzie najciekawsze. W Fortnite to by już bardziej zagrało, bo tam można sobie przynajmniej pobudować, ale no, w PUBG, jak wiadomo, jedyny cel to jest używanie tej broni do zabijania. W tym, jak już wspomniał Dalton, myśmy sobie zrobili od razu taki bardzo sztywny podział. Ja, jako że lubię żeglować, zostałem sternikiem, aka kapitanem. Mam w sobie bardzo autorytarne zapędy, więc chłopaki musieli, Olek wie. Drugi kolega został bosmanem i jest naszym strzelcem, trzeci został kwatermistrzem, zastępuje go czasem właśnie rzeczony Dalton, a ostatni został naszym away team, czyli generalnie robił abordaże. W naszym tym zestawie tych czterech osób, gdzie żeśmy sobie przypisali rolę i wkręciliśmy się w bycie tymi rolami, tak, że każdy z nas jakby odgrywa te role, nie zatrudniliśmy ani razu od bety, czyli od pół roku ponad. Każde starcie, które mamy, wygrywamy. I wygrywamy to tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy tak wkręceni w grę. A teraz wam opowiem jeszcze o tym, że oprócz tego, że myśmy sobie jakby narzucili to, tak? Czyli tą całą historię, że jesteśmy tymi piratami, że my jesteśmy tacy Merry Pirates w ogóle, że jak przypływamy, to tam sobie gadamy, potem kogoś zatapiamy, potem zawsze gramy mu muzyczkę smutną na instrumentach. No i to jest oczywiście, to wynika z nas, ale Rare nie jest głupią firmą. Rare doskonale wie, że ich gra opiera się przede wszystkim na tych interakcjach między ludźmi, na PvP i nie tylko na PvP, ale także na PvP, właściwie to jest PvP VE, czyli versus environment, i zrobili mechę. Nawiasem mówiąc, to jest też powód, dla którego ten film ze Stathamem jest strasznie słaby, bo dużo fajniejszy Megalodon jest w Sea of Thieves. Kiedy ten event się pojawił, Meg nie pływał po morzu, tylko trzeba było go zsamonować. Trzeba było go zsamonować w określonym miejscu na mapie, to było poprzedzone questem. Mniej więcej jakimś tak 3 godziny pływania po tej mapce, tam trzeba było odwiedzić parę miejsc. Jakieś takie, mówię, banalne rzeczy, fetch questiki, tak? Oczywiście znowu wracając do Emergent Gameplayu, to nie jest 3 godziny, to jest 4 godziny albo 5 godzin, bo za każdym razem, kiedy gdzieś płyniecie, coś się wydarza. A to, kto widzicie, nie wiem, statek na horyzoncie, a to na przykład coś błysnęło na plaży, znaczy się, że tam jest skarb, tak? A to brakuje nam zapasów. W związku z czym z tych 3 godzin rzeczywiście robiło się 4 albo 5. No i teraz dopływamy do końca. Tam przede wszystkim pierwsza genialna mechanika, żeby zasamonować Megalodona, trzeba było grać mu muzykę. W tej grze jest zrobiony taki patent, że jak się jedna osoba zaczyna grać, to każda kolejna, która się dołącza, synkuje się z tą pierwszą. W związku z czym gra cała orkiestra. W tym przypadku trzeba było płynąć na konkretną wyspę gdzieś tam na mapie, na samym południu. Na tej wyspie był stary marynarz, który grał muzyczkę na bębenku, przepraszam. I trzeba było od niego tę muzyczkę wziąć i przewieźć ją na miejsce, gdzie samonowało się Mega. Było jakieś tam, nie wiem, 5 minut powiedzmy płynięcia od tej wyspy. Czyli krótko mówiąc, cały czas ktoś musiał napieprzać ten bębenek albo grać na jakimś innym instrumencie, żeby utrzymywać tę muzykę. Oczywiście my ją sobie przekazywaliśmy, dopływaliśmy na miejsce i w tym momencie dochodziło jakby do tego najważniejszego punktu, na czym polega geniusz Rera w projektowaniu tego konkretnego eventu. Sea of Thieves jest skonstruowane tak, że można grać od 1 do 4 osób. Gra jest zbalansowana tak, że jeżeli na statku jest 5 osoba, to całkowicie wywala wszystko w powietrze. Znaczy ten statek jest już w tym momencie w stanie zatopić praktycznie każdego, bo ma tylko przez tę jedną osobę ma taką przewagę nad innymi, że nie da się z nim walczyć. Bo po prostu ma 20%, że tak powiem, firepoweru więcej. To wystarcza zupełnie. Więc maksymalna grupa 4 osoby. Do samonowania Mega potrzeba było przynajmniej 5. W związku z czym
Nie było szans, żeby go samolować samemu. Trzeba było za każdym razem szukać kogoś, żeby zrobić tego questa, z kim my będziemy mogli samolować rekina. W związku z czym, oni jeszcze do tego dodali bardzo fajną rzecz, czyli taki przedmiot, szczekaczkę taką, taki, wiecie, to, taki, taką tubkę, która daje bardzo ładnego rewerba, słychać wtedy ten głos, który się mówi. Tam jest w ogóle oczywiście voice over net, jest taki, że jest zlokalizowany, słychać skąd się mówi. Przez tą szczekaczkę można było mówić dalej. Szczekaczka była tylko i wyłącznie po to, żeby móc się dogadać z innymi ludźmi i z nimi popłynąć samonować rekina. No i jeden prosty ruch, jedna prosta mechanika sprawia, że z gry, która jest stricte PvP i raczej polega na tym, że wszyscy się ze sobą napieprzają, jak tylko mogą, albo uciekają przed sobą, nagle myśmy musieli wejść w kooperację z innymi ludźmi. Musieliśmy się z nimi dogadać, a to nie jest tak, że po prostu hej, robimy tak już. Nie, to trzeba z nim zagadać, trzeba się socjalizować, czasem trzeba zatopić. Tak też bywało. W sensie mieliśmy przynajmniej jedną sytuację, kiedy żeśmy zatopili statek, a oni byli tak zachwyceni, żeśmy ich tak dojechali, że my jesteśmy tacy weseli, że nam skoczyli na pokład i żeśmy pływali w 7 osób. I byliśmy wtedy absolutnie nie do pobicia na całym serwerze. Byłeś wtedy? Byłeś chyba wtedy. Nie, myśmy mieli niewolnika. Tak. Myśmy w tej grze robili dużo różnych dziwnych rzeczy. Chowaliśmy się pod pokładem, żeśmy robili zasadzkę. Okazało się, że koleś przez... Wcześniej przypłynął właśnie koleś, my tam w ogóle się chowamy pod pokładem. Napadniemy na niego, ale tak chłopaki, cisza, chłopaki, co? Zejdźcie pod pokład i zobaczcie, czy macie skrzynię. Okazało się, że koleś wszedł nam pół godziny wcześniej na pokład, przez 20 minut siedział pod pokładem, schowany gdzieś w jakimś różku, tylko po to, żeby nam zajebać jedną skrzynię i uciec. I on jej nawet nie wywiózł, on ją zostawił, bo nie mógł. Ale zrobił to dlatego, że go to po prostu strasznie rozbawiło. No jakbyśmy się dowiedzieli, że nas ogra, to było takie ooo... Again? Emergent gameplay, tak? To się nie wydarzyło dlatego, że myśmy to wymyślili. On to zrobił sam. Ten screenshot mi się po prostu strasznie spodobał. Nawiasem mówiąc, mamy takiego rekina, nazywamy go Snuggles. I tam jest tak, że AI rekinów jest różne. Są takie, które od razu atakują, są takie, które po prostu pływają dookoła statku. Więc my na przykład jednego sobie przygotowaliśmy, daliśmy mu na imię Snuggles i on jak za nami pływa, to zawsze staramy się popłynąć w stronę kogoś, żeby nas nie atakował, ale jego tak. I teraz to już jest ostatni slajd, przedostatni. To jest kolejna historia. Którą wam opowiem a propos Sea of Thieves. Sea of Thieves jakby ze stylówy jasno wskazywało na to, że to będzie Monkey Island. W ogóle ta gra została tak zmarketowana, że ludzie byli przekonani, że po pierwsze ona będzie dla casuali. Poniekąd jest tak zrobiona, żeby trafiać do casuali, w sensie mechaniki są tak zrobione, żeby były proste, przystępne i takie właśnie casualowe. Natomiast problem polega na tym, że sama gra, jakby jej rdzeń jest absolutnie nie casualowy. To jest hardkorowa, griferska gra PvP, zupełnie nie dla dzieci i zupełnie nie dla graczy niedzielnych. No ale o tym mało kto wie, bo stylowa, tak, bo nie ma progresji wertykalnej, tylko horyzontalna, czyli ciuszki, tam nie można sobie żadnych nowych, lepszych broni kupić. Wszyscy zawsze mają taki sam sprzęt, zawsze mają takie same statki. Jedyne, po czym wiecie, że ktoś jest dobry albo zły, to jest to, w co jest ubrany, albo jak wygląda jego statek. Wbrew pozorom, to tak troszeczkę side note, że tak powiem, to wcale nie jest głupie i mimo tego, że ludzie się strasznie przeciwko temu buntują, to jak się przyjrzycie grom, które mają progresję wertykalną, to i tak na końcu się zawsze kończy na progresji horyzontalnej. Moim ulubionym przykładem jest Warframe. Nie wiem, czy tutaj ktoś jest... A? Co jest endgame'em w Warframe'ie? Fashion framing, dokładnie. Fashion framing, czyli jak już dojdziecie do max levelu, jedyne co was interesuje, to to, żeby wyglądać ładniej. Nie ma znaczenia już sprzęt, bo już macie go wymaksowany. Nie ma znaczenia frame, którego, czyli to jest tam wasz bohater, powiedzmy, którego macie, bo macie go wymaksowanego. Jedyne, co się liczy, jeszcze przepraszam, fishing był, ale to jest tak... IKEA. A to tego... Dekoracje w dojo teraz, tak? IKEA frame. No właśnie, więc sami widzicie, tak? I to też jest emergent game, tak? W sensie, myślenie o takich rzeczach, to jest coś, co nie jest jakby zapisane w... To nie jest... To są tylko i wyłącznie narzędzia, które wam dano do zabawy. Nie musicie sobie ustawiać tych dekoracji. Nie ma żadnego przymusu. Robicie to dlatego, że to samo z was wyszło. Wracając do Sea of Thieves i Sea of Monkey Island. Ludzie byli przekonani, że to będzie takie właśnie Monkey Island. Tam będą śmieszne historyjki, które oni sobie zagrają, że te questy będą ich wciągały. No ni chuj. Tego tam nie było, bo to wszystko było znowu w naszych głowach. I teraz wam opowiem historię, która z perspektywy... Gdybym ja był na wyspie, i widział tę historię jako ten człowiek, do którego myśmy przypłynęli, to bym uznał, że rzeczywiście jestem w jakimś, po prostu w oparach absurdu. Mieliśmy misję, na wyspie była skrzynia, którą myśmy zapomnieli z tej wyspy zabrać w ogóle. Więc przypływamy sobie do tej wyspy, patrzymy, w zatoce stoi stateczek,
a jego właściciel samotnie gdzieś tam błąka się po tej wyspie. Więc myśmy natychmiast podpłynęli do stateczku i zabraliśmy mu wszystko, co tam miał na pokładzie. Tam można zabrać deski, kule i banany. To są takie trzy jakby resursy podstawowe. Banany do odzyskiwania życia, kule do zabierania życia i deski do łatania statku. Proszę? Do łatania życia. Tak, poniekąd tak, bo tam akurat to jest, no to już jest inna sprawa, to tam bardzo skomplikowana mechanika zatapiania statków, ale generalnie desk, ilość desek to jest ilość życia statku. Jak się kończą deski, to dopiero statek wtedy może zatonąć. Może ktoś tam zgapi się. Nieważne. Podpływamy, pierwsze co robimy, rabujemy mu całkowicie statek. Teraz wyobraźcie sobie, patrzycie, przypływa statek, dokuje przy waszym, wpieprzają się wam na pokład i wszystko wynoszą. Widać tylko w tej wewnątrz. Ale jestem taki friendly, lubię gadać z ludźmi, więc ja do tego gościa podbiegłem tak, cześć, słuchaj, zabraliśmy ci wszystko, co miałeś na pokładzie, więc właściwie to się możesz wylogować, bo tam już nic nie ma, ale możesz też zostać. Cześć. Odszedłem, wróciłem na pokład, odpłynęliśmy. Odpłynęliśmy na minutę. Kurwa, zapomnieliśmy tej skrzyni. Zawracamy i wracamy. No i znowu podpływamy. No już tym razem wiadomo było, że na tym statku nic nie ma, więc chłopaki tylko po tą skrzynię, a ja znowu do tego gościa. Tak. Cześć, zapomnieliśmy skrzyni i wróciłem na pokład. Teraz wyobraźcie sobie tę sytuację, ja wiem, że ona jest śmieszniejsza w mojej głowie, chociaż parę osób się zaśmiało, więc dobrze. Ale teraz wyobraźcie sobie, że jesteście tym gościem i widzicie, przypływają debile, rabują wam statek, odpływają, zatrzymują się, wracają. Jeden z nich przychodzi, sorry, zapomnieliśmy skrzyni, zabierają skrzyni i odpływają. To jest mikroscenariusz z Secret of the Monkey Island. W sensie tego typu gagi, tego typu żarty były w Secret of the Monkey Island. I znowu, gdyby nie Emergent, gdyby nie my, gdyby nie nasza wyobraźnia, poczucie humoru, wrodzony urok i tak dalej, to to by się nie wydarzyło. I teraz, jako, a nie, przepraszam bardzo. I teraz, generalnie, co można robić w Sea of Thieves z wolnym czasem? Można właśnie robić to, co my, czyli bawić się tą grą. Bawić się jej mechanikami, to nie jest tylko o Sea of Thieves, to mówimy tak naprawdę o właściwie wszystkich grach multiplayerowych, które pozwalają na interakcje jakieś większe lub mniejsze. Takie sytuacje dzieją się w PUBG, dzieją się w Fortnite, no słyszeliście na pewno historie liczne bardzo. Właśnie, moment, bo mi się zgubił jeden slajd. Tam miałem slajd jeszcze o RDR-ze. Był i zapomniałem. Dobra, to jeszcze wrócimy do RDR-a na chwileczkę. Przepraszam, ale bo akurat RDR jest teraz raz, że na czasie, a dwa, że to jest gra, która ma emergent gameplayu po prostu na kopy. Znaczy, ona jest o tyle wyjątkowa, że tak jak tam wcześniej napisałem, teoretycznie historia nie jest znacząca w grach, które kierują się emergent, znaczy opierają się o emergentowe rozwiązania. No bo to my sobie tworzymy te historie, względnie te historie tworzą się same, tak? Mój ulubiony przykład to jest zawsze z Far Cry'a. Orzeł ląduje, łapie króliczka, zaczyna odlatywać z króliczka i w tym momencie z króliczkiem i w tym momencie dostaje plombę od polującego na niego jakiegoś tam rebelianta. Rebeliant idzie, zabiera orła, w tym momencie przyjeżdża ten zły od Pagana, zaczynają się strzelać, tak? Cała historia tworzy się sama. I dokładnie takie rzeczy dzieją się w Red Deadzie. Red Dead, mimo tego, że ma tą zajebistą historię, w której widać te 100 godzin crunchu tygodniowo, naprawdę serio widać w tej grze wszystko, co oni tam włożyli. Współczuję im oczywiście, ale dowieźli nieprawdopodobną jakość. Najciekawsze to, co jest w RDR-ze, to jest to, co się dzieje pomiędzy misjami. Nie skryptowane misje, nie zadania, tylko to, kiedy jedziecie z jednego miejsca świata na drugi. To jest moje, teraz jestem dobrze zapowiadającym się streamerem, moją ulubioną czynnością w trakcie streama to jest nie robienie questów, tylko właśnie błąkanie się po tym świecie i wpadanie na przygody. Jakby tu akurat jest ten też niesławny poniekąd event z Ku Klux Klanem. Ten event można go w sumie na kilka różnych sposobów, w zależności od tego, jak do niego podejdziecie, rozwiązać. Można go sobie obejrzeć oczywiście, można też tam się wbić. Tam jeden z tych kolesi się w ogóle podpala, więc ja natychmiast ich tam wystrzelałem, kogo się dało. Ale to jest tylko taka jeden mały przykład i to jest akurat oskryptowane. Większość sytuacji, które spotkacie w RDR-ze są całkowicie nieoskryptowane. To są po prostu jakieś systemy, które oni wrzucili. Na przykład, nie wiem, gościu, który... spotykacie faceta, który został ugryziony przez węża i można go uratować na dwa różne sposoby. Jak się go nie uratuje, to on oczywiście umrze. Jak się go uratuje, to jest szansa, że się go później spotka. Absolutnie nieobowiązkowo. Może się to wydarzyć, może się nie wydarzyć. Tych systemów w tej grze jest na kopy. Dlatego bardzo polecam, żeby w to zagrać i zobaczyć, jak to wyewoluowało z tego w Ku Klux Klan. No i mamy teraz jeszcze tak, prawda, jak komuś się bardzo nudzi, to też jest gdzieś emergent gameplay, tak? Czyli po prostu pływasz sobie przez 9 godzin i zbierasz 130 skrzynek tylko po to, żeby walnąć takiego screena. To też jest w sumie bardzo ciekawe, że ludzie
jakby sami z siebie są w stanie wpaść na tak chore pomysły. I teraz jeszcze na samo zakończenie, też dzisiaj, kiedy rozmawiałem z naszym szefem na temat tego wykładu, on mi podrzucił taki wykładzik bardzo krótki, w którym koleś bernuje całkowicie i po prostu nawala po emergencie, taka z GDC-u, ja pamiętam. No i tam padło jedno hasło, fuck emergent, you lazy. Czyli krótko mówiąc, no jest troszeczkę prawdą, że bardzo wiele z tych systemów, one jest przypadkowe i nie wymaga od was jakby już później żadnej pracy, tak? Nie musicie pisać scenariusza. Ja się z tym nie zgadzam. To jest śmieszne hasło, ale dobrze stworzone systemy emergentowe mogą stworzyć dla wam grę, która będzie absolutnie niezapomniana. Będzie jak ten Battlefield moment, o którym powiedziałem na samym początku, który mi się wypalił w głowie do końca mojego życia. O, i tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam. Było lepiej niż zeszłym razem, bo wiecie, w tym razem się czułem na maksa nieprzygotowany. Bardzo by było głupie po tamtym wykładzie. I uciekłem wtedy. Proszę, proszę. Wszyscy słyszeli. Czy D&D jest słabą grą jako system? Ja wiem, miałem powtórzyć to pytanie. Problem polega na tym, że tego pytania się nie da powtórzyć, bo to była cała wypowiedź. Ale dobra, z grubsza chodziło o to, czy Sea of Thieves jest dobrą grą, skoro ona jest fajna tylko i wyłącznie, kiedy gra się ze znajomymi. Moja odpowiedź brzmi, czy Dungeons & Dragons jest fajne, tak? Papierowe Dungeons & Dragons, jakikolwiek papierowy RPG jest fajny, jeżeli nie włożysz w niego czegoś od siebie. No nie. On zależy całkowicie od ludzi. Czy to jest zła gra? No nie. Jest genialna. Sea of Thieves, ja rozumiem skąd się bierze niechęć ludzi do tej gry, rozumiem skąd się biorą słabe oceny. Moim zdaniem one są nieusprawiedliwione, dlatego że, tak jak mówię, ta gra jest po prostu troszeczkę niezrozumiana. Ona jest troszeczkę, czyli ona jest sesją RPG, ona jest jakby raczej mapą do sesji RPG, bardziej niż grą, która da ci sama z siebie sesję RPG. Rozumiesz? Tak? Jest piaskownicą, a nie Baldur's Gate'em. I ja się nie zgadzam z tym, że ona jest słaba. No mówię, no po 400 godzinach, które spędziłem w niej, to dla mnie to jest prawdopodobnie goty. Osobiście. Spędziłem w tej grze o wiele mniej czasu niż Tadeusz, ale generalnie na przykład do końca życia zostanie mi w pamięci ten moment, z którego mamy w ogóle filmik jakiś nagrany. Nie jeden, zdaje się, że. Tak, ale jest taki jeden konkretny, kiedy po jakiejś 4-godzinnej bitwie, nie? Gra trwała tam 6 godzin, ale 4 godziny się naszypaliśmy, zatopiliśmy tam 3 galeony, 4 slupy, coś takiego. I po tym czasie całym wracaliśmy z całym łupem. Rozpętała się burza i wtedy się pojawił jeszcze kraken. Się burza. I wylazł kraken. Wszystko naraz po prostu, tak? W tej burzy się pojawił kraken i za nami płynął jeszcze słup, który chciał nas z jakiegoś... Ach tak, oczywiście. I myśmy wypłynęli z burzy, zostali z krakena, zostali, patrzyliśmy się, jak ten kraken napieprza tego słupa, wpieprzając banany, tak? Kraken się podzewa. To jest właśnie ten moment, po co się gra w tę grę, to jest ten, i to była taka satysfakcja wtedy, kiedy ja siedziałem spocony po prostu, po tym zapieprzaniu na dół, po prostu, żeby naprawiać... Po licznych opierdolach od Tadeusza autorytarnego bardzo, jestem strasznie tak, surowy jako kapitan. To jest strasznie, ale generalnie to jest gra, w której, grając z Tadeuszem miałem najbardziej takie wyrafinowane przeżycia, że tak powiem. Też ja byłem tam mistrzem gry troszeczkę, tak? Znaczy ja się wczuwałem jakby w rolę mistrza gry i starałem się drive'ować to, tak? To, że byłem hanem dla moich kolegów, to nie wynikało z tego, że oni są płucami. Są. Ale z tego, że ja chciałem stworzyć właśnie jakiś tam mindset, w którym oni się mieli znaleźć, tak? I to się udało. Z drugiej strony z jednym z naszych kolegów się to nie udało, który nas uparcie trollował. No i wyleciał z drużyny, bo nie było po prostu, nie byliśmy w stanie z nim grać, tak? Nie, zabierał nam fan z tej gry. Jeszcze raz, bardzo wielu grach, jeszcze dodatkowym problemem Sea of Thieves jest to, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest przede wszystkim gra PvP. I jeżeli nie grasz jej PvP, to ona jest nudna. Jak grasz, jak są inni ludzie, spotykasz się z nimi walczysz aktywnie lub się zaprzyjaźniasz, cokolwiek, wchodzisz w interakcję, ona jest genialna. Ona nie wymaga nawet za bardzo, możesz w nią solować, ona jest słaba solo akurat, znaczy jest bardzo trudna,
Solo to jest tam, że tak powiem, ultimate level of difficulty, tak? Nie ma nic trudniejszego niż granie w Sea of Thieves, nie ma nic trudniejszego niż granie solo w Sea of Thieves. Natomiast... przepraszam, bo mi się urwało tego... Dobra, no myśl jest taka, że to jest gra PvP i bez tego jest niezabawna. Ktoś jeszcze? Jedno tylko pytanie? O, dziękuję. Ty jako kapitanowi jednostki zadam się pytanie, tak bardziej o opinię, kiedy twoim zdaniem się powinna refować punkt? Ja żeglowałem, ale na mało, to były jednostki słodkowodne. Ale buczpryt to można w ogóle zrefować? Nie można, nie, nie można zrefować. Dobrze. Przepraszam, ale... No ale buksztyn to nie żagiel, tylko to jest, co ile pamiętam, ten grzebiec na przodzie. Znaczy na nim może być teoretycznie żagiel przyczepiony, zdaje się, że, ale też nie wiem, czy się go refuje do buksztynu, czy... Nieważne. Nie, zdaje się, że na wartę się refuje. Dobra, to... Okej. Okay. Ja mam pytanie do... Słucham cię. Straciłeś ostatnio pracę. Kiedy następny odcinek? Już odzyskałem. Jakieś pytania jeszcze? Nie no, odcinki są co środę, ale nie, ja tu jestem jako game designer, bardzo się proszę, zostańmy przy tym. Idziesz na piwo. Nie, bo idę grać Sea of Thieves, serio, jestem ustawiony dzisiaj na Sea of Thieves. Aż troszeczkę kurde poszedł, tak, która jest. No, na jedno przyjdę w takim razie. Słuchaj. A to rozumiem, że po Łukaszu jest, tak? Wpływ, czy... Że dlaczego? Bo to nie jest gra na Steama w ogóle. No, nie. A, raz! Wreszcie! Wydaje mi się, że ja robiłem jakimś, wiesz, third party, jakimś flapsem albo czymś i... Czy są jakieś pytania związane... O, proszę, tutaj też. A ja pytanie jest od tego, co sądzisz o tym zdaniu w tym sensie, że... Tego zdania, tak? Ponieważ powiedziałeś o Sea of Thieves, że to jest gra, która ma jakby... Powiem tak, że jak to jest Sea of Thieves, jest fajny podpisanek, który ty mówisz, czyli ten przystałem na YouTube, ale może takie jak właśnie RDR, czy możesz w ogóle nie mieć tego emergentu? Znaczy, jakby tylko takie jak, wiesz, po... W RDR-ze nie możesz nie mieć emergentu, uwierz. Ta gra cię zalewa emergentem od początku do końca. Nie da się w nią grać. Nie jesteś w stanie, bo zawsze po drodze na coś wpadniesz. Właśnie ona jest tak skonstruowana. Dwójka jest zupełnie inna od jedynki pod tym względem. To są w ogóle... Dwójka jest bardzo, bardzo wyjątkowym tytułem, przynajmniej w moim odczuciu. To nie jest do końca ta sama gra Rockstara. Dlatego też pojawiły się głosy krytyki, tak? Że ona ma bardzo powolne tempo, że ona jest... Właśnie o to w niej chodzi, tak? Że przez to, że ona ma takie, a nie inne tempo, ona cię wtłacza jakby w te emergentowe tory. Nie możesz tego uniknąć w niej. Ale przepraszam, bo ci przerwałem pytanie. Jakby... A, no dobrze. Tam może kolega najpierw, dobra? Jak się tego wkładu upadło coś o Falloutie? Też są takie mechaniki, ale odnosi właśnie jakoś technicznie się chodzi. Dobra, temat Fallout 76 i mojej krytyki dotyczącej Fallouta 76. Tak, Fallout 76 nie ma PvP prawie, ma wykastrowane PvP i boję się, że to zażnie w nim całkowicie całą jego emergentność. Oczywiście będziecie dalej mogli sobie tam, nie wiem, razem pójść, będzie ten emergent, tak? Będziecie mogli kogoś spotkać, z nim pójść zabić gulę, po czym się zaprzyjaźnicie i zbudujecie razem bazę. To jest emergent gameplay, to jest super. Mnie osobiście bardziej jarają rzeczy wynikające z napuszczania ludzi na siebie i tego, co później się dzieje dookoła tego, czyli tego, tak jak Sea of Thieves, które najpierw na siebie nas napuszczało, a potem w pewnym momencie nagle spistowało cały ten pomysł, tak, i kazało nam ze sobą współpracować. I to było dla mnie najciekawsze. Boję się, że w Falloutie, który, tak jak mówię, no, tam jest tak wymyślony PvP, że dopóki ktoś do was strzela, ale wy mu nie odpowiecie o nie, to on wam zadaje jakiś w ogóle chipping damage po prostu, mikro obrażenia. W chwili, kiedy wy mu odpowiecie o nie, to już się włącza normalne PvP i można się strzelać. No ale właśnie przez to, że to jest takie jednostronne i że tak naprawdę może być tak, że ja mogę chcieć PvP i nie spotkać nikogo, kto mi to PvP da, boję się, że ta gra będzie po prostu nudna. No nie, no właśnie powiedziałem o Red Deadzie, powiedziałem o Covert Action, o grach Sida Meiera. Emergent jest cholernie popularnym zjawiskiem tak naprawdę, tak? W sensie w większości gier gdzieś przeżywacie jakieś takie emergentowe zjawiska.
Są gry, które się na tym opierają, są gry, które mają systemy stworzone tylko i wyłącznie po to, żeby je generować. Czasem zdarza się to przypadkowo. Battlefield akurat to jest multiplayerowe, ale ta przygoda z Battlefieldem to nie jest dlatego, że oni wymyślili, że hej, będą Battlefield Stories. Nie, po prostu ta gra jest tak skonstruowana. Tam kolega rękę podnosił. Już nie? 32 złote. Tak. Kupować. Również, ale mówisz, że jeżeli ktoś... Bo ja w ogóle nie patrzyłem jak Flotter. Bardzo słusznie. Flotter. Myślałeś na mój wykład. Poczekaj. Ale powiedziałeś, że jak ktoś cię zaatakuje, dostajesz ci damage, jak mu odpowie, to pójdzie w pełen tryb tego. Tak. Czy próbowałeś przebiegać przed kimś, kto strzela do czegoś innego i wtedy go kiwipować? Nie, bo nie grałem jeszcze w Fallouta 76, właśnie to jest problem. Nie chcę tej gry dotykać póki co, bo jeszcze nie wyszła. Miałem możliwość wchodzenia w jakieś bety, ale no wiadomo, RDR i inne rzeczy. A jakby odrzucam mi od niej sam pomysł, jak oni to wymyślili. Mi się to na maksa nie podoba. To jest już dla mnie off-throw. Ja chcę pełnego PvP, chciałbym serwera hardkorowego, gdzie wejdę, gdzie będę się bał o swoje życie. W ogóle tak znowu troszeczkę off-topic. Od czasu, kiedy się pojawiło PUBG i od czasu, kiedy wrócił permadeath do gier, to jestem dużo szczęśliwszym człowiekiem, bo jest więcej emocji w grach. Proszę. Widzisz, to bardziej już coś takiego miał, tylko z kolei ja potrzebuję, żeby... No to rada dla wszystkich, którzy chcą grać w 76, zagrajcie w dwójkę ruską. Będzie taniej. Jeszcze jakieś pytania? Sobie są, proszę bardzo. Spokojnie, chwileczkę. Na koniec, już ja nie. Słuchajcie, no, jestem skromnym człowiekiem, nie chcę się tutaj lansować. Już wystarczy, że mi tutaj, kurde, Dalton robi siarę. Ej. Jeszcze, o, proszę. Pytanie brzmi, czy mechanika zadawania tych małych obrażeń nie będzie sprawiała, że ludzie się będą łączyli w grupy. Więc to szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Tak, to brzmi jak dobry pomysł, szczerze mówiąc, żeby wyeksploitować dziwną mechanikę. Mam nadzieję, że tak się nie wydarzy. Mam nadzieję, że oni mają to jakoś tak wymyślone, że wiesz, że po prostu to jest tak mikro damage, to się nie będzie opłacało nawet w grupie. I bardzo bym chciał to samo, tylko bez tego chipping damage, bo to by i tak, one i tak by powstały. Znaczy, tam, co prawda zdaje się, że Fallout ma ograniczenie do 4 osób w teamie. Tam nie możesz mieć większych drużyn niż 4-osobowe, więc jakby to cię będzie ograniczało. Natomiast mówię, no mi się nie podoba sam pomysł ograniczania PvP, bo ja w PvP widzę właśnie ten generator, generator frajdy. Ja w tym właśnie widzę to co najbardziej zachęca do tych fajnych historii. To, co najbardziej te historie tworzy. Jak to zabierzesz, no to jest po prostu wykastrowanie, tak? No, wykastrowanie systemów jakby z gry. Jeszcze jakieś pytania, czy idziemy na piwo? Jeszcze jedno tutaj. Znaczy, dobra, to jest trochę pytanie, a trochę uświadomiłem sobie odpowiedź, ale może być też lepszą. Bo zastanawiałem się, czy się różnił taki WoW od Sea of Thieves, że Sea of Thieves jest emergentny, a WoW trochę mniej. Ale WoW też jest emergentny, absolutnie. No, ale jednak... Nie zgodziłbym się, wziąłem ślub w WoWie, okay? Dodam, że byłem gnomką. Na ślubie było 40 osób, ślubu udzielał nam priest, nasz guildmaster, który grał priestem, ściągnął przysięgę po angielsku i ją wklepywał po linijce. Na ślub, który odbywał się w katedrze Stormwind, fuck you, horda, fuck you. Jebać hordę, sorry. If it's red, it's dead. Dobra, ale wracając, hordziaki przyszły też na ten ślub, tak? Znaczy przyszli moi znajomi z hordy, którzy grali na tym samym serwerze, przekradli się przez strażników i przyszli. Więc nie zgadzam się, żeby World of Warcraft był mniej emergentny niż Sea of Thieves. Wręcz przeciwnie, jest tak samo emergentny. Jest dużo bardziej oczywiście sfokusowany na opowiadaniu historii, tam jest dużo więcej takich elementów. Ale to cały czas, tak, to jest gra, która idealnie tworzy właśnie historię. No kurde, widzieliście chyba ten słynny screenshot z cyberowania pomiędzy dwoma elfami w
tam jest ta kolejka pomiędzy Stormwindem a Ironforgem i to była taka słynna akcja, że koleś nakrył parę, która cyberowała gdzieś tam właśnie ten i zaczął ich strasznie harasować. No to jest właśnie Imagine Gameplay, tak? To może być też w tą stronę, w tę stronę. Leroy Jenkins jest tak, Leroy Jenkins jest świetnym przykładem Imagine Gameplayu, to jest akurat zastage'owane, wiadomo, tak? Ale też jakby stworzenie tego filmu, to, że oni się zebrali do kupy, żeby wymyślić ten scenariusz, stworzyć tą całą akcję, zrobić ten żarcik, to wszystko jest Imagine Gameplay. To wszystko jest to, co wypływa z nas, to, co my generujemy sami z siebie i to, co my wrzucamy w gry. I to jest moim zdaniem najcenniejsze w grach, co można zrobić. Jeżeli wam się uda, nam, komukolwiek, uda się zrobić grę, która graczy zachęca do tworzenia takiego kontentu sami z siebie, to kurwa mać wygrane po prostu. To stworzyliście coś, co daje ludziom nieskończoną radochę. No chyba jest to CIA. Jak to wystygowane? Do Tak, ale wydaje mi się, że powinno się jakoś wymyślić, żeby te zabawki mogły wchodzić ze sobą w fajne interakcje. Bo jak nie zrobisz tego, no to oni po prostu będą brali poszczególne zabawki, jakoś ich używali, a one niekoniecznie będą ze sobą jakby wchodziły, wiesz, nie będą się zazębiać. A tu chodzi o to, żeby one się ze sobą zazębiały. To jest bardzo cenna uwaga. To jest uwaga bardziej niż pytanie, że w grach emergentowych, zwłaszcza tych takich open worldowych, potrzebne są mikrocele. I to jest prawda, potrzebne są właśnie takie punkty, o których wy się będziecie poruszać, które będą was napędzały do tego, żeby przeżywać te przygody. Znaczy tworzyły będą okazję do przeżywania tych przygód. Widzę, że ludzie już powoli zaczynają wychodzić, więc może one last, tak? Jeszcze ostatnie jedno. Czy ty w pracy level designera masz okazję? Ja nie jestem level designerem, jestem game designerem. W tym momencie zupełnie nie. Nie przewiduję, żeby nasza gra była. Znaczy no troszkę tak, ale to nie jest. Nie. My robimy akurat w tym momencie taki tytuł, który będzie średnio emergentny. Znaczy, owszem, na pewno coś się nie da zrobić, bo to będzie tytuł multiplayerowy i to samo z siebie już będzie, wiesz, miało. Tworzyło jakby okazję ku temu, żeby. Gry multiplayerowe bardziej emergentne niż nie. Single playerowe, to w ogóle bez dwóch zdań. Ale tak jak mówię, no my idziemy troszeczkę w inną stronę. Także raczej sądzę, że to nie będzie, o takie mechaniki nie będziemy się ocierać. Dziękuję wam bardzo, dziękuję bardzo Poligonowi za udostępnienie mi tego wstępu. Mam nadzieję, że się było nie? A dobra, nasz Radius, to jeszcze może tutaj szybko napiszę. Fuck emergent, you lazy. Da się? Napiszę na Facebooku. A teraz możemy wyemitować. Ciach. Ej, nie, ostatnio się rozbujało po tym materiale tego generatora, to strasznie mi się ruszyło. No. Co ja piszę? Kurde. Sorry. To wiemy. O, teraz jest dobrze. Zoglądam od tyłu. No. O Jezu, przecież. O nie. Co? Nie wpadłeś na to? Masa osób na to nie wpadła, ale tak. To była taka akcja w latach 90. W latach 90. graliśmy w giereczki online'owe i jak nie chcieliśmy, żeby nas rozpoznawali, to żeśmy odwracali niki. Więc ja miałem Raptus, a mój kolega Rus był surry. Przydawało się coś czasem. A to zostało dlatego, że Zoltan był zajęty na Twitchu po prostu. No. Zapraszam, dzisiaj będę grał pewnie, no to wypiję z wami to piwo, nie mogę nie wypić, strasznie chcę zresztą. Trochę mi serce pęka, bo chciałbym coś pograć w Sea of Thieves. A, wisisz mi, więc wiesz. Dobra, dzięki wam bardzo jeszcze raz.